Dzień dobry, witam Was w sobotę. W sobotę. Godzina późna, bo godzina 15.23, jakby to kogoś interesowało. 8 stopni na dworze, jest tak cholernie zimno, że wyciągnęłam moją taką kurtałkę zimową. Znaczy wyciągnęłam, ja ją niedawno dopiero kupiłam. I zobaczcie, co zrobiłam. Wyrywałam metkę, robiłam to tak delikatnie. Zawsze mojego Radka rypie, bo on zawsze jak wyciąga metki z koszulek czy skądkolwiek, to robi dziury. Tak więc ja robiłam to bardzo, bardzo delikatnie. I jest dziura. Mała, bo mała, ale jest i nie ma jej jak strzyć i jestem wściekła, bo lubię tą kurtkę. I jedziemy do TK-a. Pamiętacie tą torbę? Minął prawie miesiąc i ja jej ani razu nie użyłam. Chyba nie założyłam. Nie założyłam. Tak się chyba nie powinno mówić, bo torebki nie zakładamy, torebkę nosimy. Tak więc ani razu jej nie założyłam i zdecydowałam, że jadę ją oddać. Mam do 8 listopada, także jeszcze 3 dni, także w sam raz dzisiaj jedziemy oddać, bo jadę, bo coś tam kupowałam. Ostatnio miałam 20% zniżki w TK Maxie ogólnie i kupiłam sobie dwie pary butów, znaczy zobaczymy, które zostawię. Jakieś tam coś tam jeszcze. Radek wie o butach. No, także dobra, jedziemy co? I... Co? Ty wiesz, tylko że buty kupiłam. Okej. Dobrze wiedzieć. No nie, no mówiłam ci, jeszcze jakiś sweterek tam było i coś takiego. Tak, i chyba jedna świeczka. Tak, tak. A, świeczka. A. Jasne. Także niby pogoda ładna, niby ładnie, ale tutaj zaraz zobaczycie. Nie, nie zobaczycie. Czarne chmury, bardzo czarne chmury. Także jedziemy. Ale kurtka ciepła na maksa. Nie pamiętam, co to jest za kurtka, ale taka ciepła, że szok. Michael Kors. Nie, nie chciałam kurtki, nie. Paczka odebrana. Powiem Wam, ile już ludzi się szwenda. Co, patrz, chronisz mnie, żebym podał, to nie poda. Ile już ludzi w autach jest, to się po prostu... W autach. Boże. W sklepach jest, to się w ogóle nie myśli. Może też dlatego, że jest sobota. Ale pełno ludzi. TK Maxx zawalony. Zakupy świąteczne robią. No, zdecydowanie zakupy świąteczne. Zresztą nagrałam Wam troszeczkę... Zobaczycie, same ozdoby świąteczne, prezenty. No, po prostu szał. Ciał, a jest dopiero piąty... Piąty, tak? Nie. Tak. Szósty. Piąty? Piąty listopada. No nieważne. Dopiero jest początek listopada. Właśnie sobie kupiłam też w TK Maxie Cocoa Cashew in Row. Orzeszki cashew nuts. W tej takiej raw chocolate. Raw coffee chocolate. Surowa czekolada. W surowej czekoladzie. Piąty. Ciemne i takie kosztowało to funta 79, także zaraz spróbujemy, czy jest pyszne, bo ostatnio chyba gdzieś już widziałam to. No, zgodzicie się ze mną, że to wygląda jak jakieś bobki, bobki kurze. Ja, Radek, jadłeś, dobre? Smakuje jak bobki kurze. O. No, dobra, gorzka czekolada, zupełnie niesłodzona. Pycha. Ojej. Oj, starsza pani, to tak śmiesznie, znaczy śmiesznie, to tak dziwnie wygląda, może nie powinnam tego mówić, ale jak tacy starsi ludzie, tak konkretnie starsi, ta pani ma na pewno powyżej 80 lat, jest o lasce, stoi i pali papierosa. Jakoś tak się odzwyczajam od widoku starszych ludzi palących papierosy. Bo w Polsce starszych ludzi nie stać na papierosy, może dlatego. Chociaż mój dziadek popalał, pamiętam po kryjomu, popalał sobie, no. Dzisiaj jest... Bonfire Night, czyli noc fajerwerków. Z tego co mi Radek opowiadał, ja oczywiście z historii jestem wielka noga i nie będę tutaj okłamywać. Ale z tego co mi Radek opowiadał, to jest... gdzieś tam się to wzięło z 1600, któregoś roku, 1605 chyba. Że próbowali podłożyć dynamity, tak? Mówiłeś, pod parlament. No i ten zamach był pod cały... Pod Izbę Lordów. Pod Izbę Lordów i ten cały zamach był nieudany. No i w związku z tym co roku 5 listopada jest jakieś świętowanie, właśnie fajerwerki i to wszystko. I powiem Wam, że moje zwierzaki... szału dostają, co? O ile Borys kiedyś miał w nosie takie szczelanie, fajerwerki, odgłosy i w ogóle wszystko, nawet jeszcze to było dawno, jak on był jeszcze mały, tak do to Bangi nam chyba tylko tak Bangi nam mówili o tym, że może iść gdzieś tam do policji, czy gdzieś tam, bo on właśnie w ogóle nie reagował na takie rzeczy. Na wybuchy, na fajerwerki w ogóle miał to gdzieś w nosie, a później nie wiem, dlaczego on zaczął nagle reagować, ale teraz... No ja Ci mówiłem, dlaczego zaczął reagować. Dlaczego?
bo ja puszczałem fajerwerki i on podleciał i jeden eksplodował w tym czasie i się po prostu przestraszył. To mi tego nie mówiłeś. No, w każdym razie już wiem, dlaczego tak się stało. A teraz po prostu szczekają, szczekają jak wściekłe, już mnie to tak zaczyna denerwować i moim zdaniem nie powinno być takich świąt. Dobra, jest 5 listopada, niech sobie będzie 5 listopada, ale to już się kurde dzieje od 2 tygodni i przez kolejne 2 tygodnie już przepuszczam do nowego roku i po nowym roku to już po prostu fajerwerki, czyli będą od 15 października do 15 stycznia na 100% dzień w dzień. Także nie fajnie. Dobra, my jedziemy coś zjeść. No oczywiście, no to co, jedziemy do indyjskiej, tak? No jak zwykle jedziemy do indyjskiej. I powiem wam, ostatnio jakaś dziewczyna z was, kurde nie pamiętam Niku, bo to było bardzo, bardzo dawno temu, znaczy jakiś tam czas dawno temu, pytała się, gdzie my jeździmy. Powiedziałam, gdzie jeździmy. Daj mi koniecznie znać, czy byłaś zjeść i spróbować i co myślisz o tej knajpce. Knajpce? No taka knajpka, to pub połączony z no nie wiem jak to, no tak, takie to widzieliście zresztą nieraz. Także daj mi koniecznie znać, czy byłaś i czy smakowało. O, nie widać tutaj pod światło. Tutaj nam w zeszłym roku albo 2 lata temu otworzyli Belle Italię. Tutaj Pizza Express tam dalej, tutaj Kino Delight, gdzieś tutaj TGI Fridays i jeszcze tam jest, co to jest? Green Moon? A-a, Chiquito. I jeszcze w żadnym tym miejscu nie byliśmy, także idziemy do Belle Italia, mam zarezerwowany stolik na moje urodziny, znaczy przed urodzinami, bo w urodziny pracuję. A także idziemy tam, a Green Room, no faktycznie, co to jest Green Room? Pewnie trawkę można palić. To nie Holandia, mój drogi, to nie Holandia. Świetna, ona jest taka ciepła. Jest krótka, ale jest na maksa ciepła. Buty stare, spodnie stare, wszystko stare. Tylko kurtka nowa, ale jak stara, bo z dziurą skubana. Dobra, idziemy jeść. Zobaczcie, pokaż, ile aut tutaj w ogóle jest. A miejsce małe. Także pewnie troszkę na jedzenie poczekamy. Let's go. Muszę tak obyć, chociaż zaraz będzie, nie będzie mi widać zupełnie. Ale muszę powiedzieć, byliśmy jeść i mieliśmy w sumie co celebrować, bo... Ale jedziesz, będzie... Okej. Okay. Bo jest was już ze mną 500! Także super, bardzo, bardzo wszystkim wam, każdemu z osobna dziękuję za to, że jesteście ze mną i w ogóle oglądacie to, co ja, nie wiem, robię, a nie robię tak naprawdę nic. Także dzięki. Jeszcze raz dziękuję za to, że jesteście ze mną. No ciekawe, kto idzie na spacer? Kto idzie na spacer? Koniec, idzie na spacer? Kto idzie? Kto idzie na spacer? I taka radość za każdym razem, jak chodzą na spacer. Choćby chodziły 5 razy dziennie, to takie same zachowanie. No właśnie, a odnośnie tego, bo wam zaczęłam mówić, odnośnie tego... Boże, Bonfire Night, to myśleliśmy, żeby się wybrać, ale niestety... Znaczy nie niestety, ale zdecydowaliśmy, że nie jedziemy ze względu na psy głównie, bo jak tak szczelają, nie chcę, żeby one były same w domu, one naprawdę hałasują, nie ma ich co stresować. Także przyszliśmy teraz do domu, jest ciemno jak w nosie, nawet nie wiem, która jest godzina, zaraz wam powiem. Jest dopiero w pół do szosy, jest tak bardzo ciemno, także bierzemy psy na spacer. Wrócimy, ja dla was wreszcie nagram denko, tak. I właśnie będę musiała obejrzeć swoją paczkę, swoją przesyłkę, swoje zamówienie z CK Maxa. Mam nadzieję, że coś będzie pasowało. Także dobra, idziemy na spacer. No nie będę wcale oryginalna, jak powiem, że pizga niemiłosiernie. Teraz musiałam już założyć szalik. I dzięki Bogu, że mam ten szalik, że mam... W ogóle, o właśnie, miałam się wybrać do Primarka po szalik, bo widziałam ostatnio Anka Fokusowana wrzucała zarąbisty szalik właśnie z Primarka i muszę sobie kupić. I też chciałabym sobie kupić jakieś czapki, bo... Nie wiem, gdzie zniknę. Widziałeś jakąś moją czapkę? Jaką już widziałam. Ała, Borysek! A ja nie widziałam żadnej czapki, od kiedy się przeprowadziliśmy, także muszę jutro, może w niedzielę... Jutro masz wolne, nie? Tak. Jutro jeszcze mamy razem wolny, także może jutro się wybierzemy... Wow, jakie petardy! Może zobaczycie z tyłu. Akurat się skończyły. Akurat... Dobra, zaraz będę nakręcała, słyszycie, co Maciej wyprawia. Okej. Borys. 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 Ej.
Nieważne ile pieniędzy wydacie na zabawki, wydacie, my wydajemy na zabawki, to zawsze jest ich najlepsza zabawka. A na kolację Radosza właśnie ugotował pyszną kukurydzę. Kto tak kocha kukurydzę jak ja? Ja już wdzięku dla Was nagrałam, chociaż tak jak mówiłam tam też w wdzięku, powiem Wam, ciężko było. Dzisiaj jest ten, już się powtórzę, 5 listopada, także to co się dzieje to po prostu jedna wielka masakra. Psów mi bardzo jest szkoda i przez psy właśnie, znaczy dla psów nie jedziemy nigdzie oglądać tych fajerwerków, po prostu szkoda mi ich w domu zostawić. W ogóle mam do Was pytanie. Ja przeważnie takie filmy siedzące, że tak powiem, nagrywam tym aparatem. To jest Sony DSC-WX500. Tak to wygląda. Nie wiem, czy to się nie zobaczy, jest za ciemno po prostu. Jeżeli ktoś z Was ma aparat, albo jeżeli ktoś się zna na ustawieniach, dajcie mi znać, jak to ustawić, czy nie wiem, czy balans bieli, czy cokolwiek. Bo zawsze jak nagrywam, to on robi zajebiście piękne zdjęcia. Naprawdę zdjęcia robi fantastyczne. Filmy też robi fantastyczne, takie wiecie, na zewnątrz. Ale właśnie za każdym razem, jak nagrywam w domu, to jakaś taka szara wychodzę, sina, że tak wręcz powiem. Także nie wiem, jak to zmienić. A jeszcze głównie przy tym takim sztucznym oświetleniu, to już po prostu, tak jak dzisiaj właśnie nagrywałam tutaj, zresztą będziecie miały okazję to zobaczyć. Także dajcie mi znać, jak ustawić ten aparat, żeby to jakoś, nie wiem, żeby to jakoś wyglądało. Dobra, to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Do następnego razu. Buziaki. Pa, pa!